Wścieklizna jest śmiertelnie groźną chorobą odzwierzęcą. Nie ma na nią lekarstwa. U człowieka od wystąpienia pierwszych objawów choroby do zgonu dochodzi w ciągu 7 do 10 dni. I choć w Polsce zachorowania ludzi zdarzają się bardzo rzadko, o tyle wśród zwierząt, już taką rzadkością ta choroba nie jest. Według danych Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Suwałkach w 2016 roku potrzeba podania szczepień przeciwko tej straszliwej chorobie wystąpiła u 18 osób. Rok później u 33. Warto dodać, że były to szczepienia prewencyjne. Od jakich zwierząt najczęściej możemy zarazić się wścieklizną? W jaki sposób dochodzi do zakażania? Wścieklizną możemy się zarazić od każdego ssaka, natomiast warunkiem jest, że to zwierzę musi wcześniej zostać zarażone, czyli musi mieć historię pogryzienia przez inne zwierzę zarażone wścieklizną. Wścieklizna u dzikich zwierząt nie jest już taką rzadkością jak u domowych pupili. W znacznym stopniu problem rozprzestrzeniania się tej choroby wśród dziko żyjących zwierząt rozwiązała od lat przeprowadzana akcja wykładania szczepionek w miejscach bytowania dzikich zwierzaków. Specjalne kostki ze szczepionką, na przykład lisy, pałaszują chętnie, ale już borsuki czy jenoty nie gustują zbytnio w takich specjałach. Kiedy dzikie zwierzątko powinno wzbudzić w nas podejrzenia? Nie należy na pewno dotykać dziko żyjących zwierząt. Jeżeli zwierzę podchodzi do człowieka, da się dotknąć, zazwyczaj jest to zwierzę chore. Niekoniecznie na wściekliznę, ale zazwyczaj jest to zwierzątko chore. Nie należy się tym z tego cieszyć, lepiej zostawić je w swoim środowisku odejść. Może to być również wścieklizna. Nasi najwierniejsi czworonożni przyjaciele, psy, podlegają obowiązkowym dorocznym szczepieniom przeciwko wściekliźnie. Jakie jeszcze domowe zwierzęta powinniśmy szczepić? Zdecydowanie zachęcam do szczepienia wychodzących kotów, ponieważ u kota łatwiej przegapić objawy wścieklizny niż u psa, o tyle, że z psem jesteśmy dosyć blisko. Natomiast takie wychodzące koty, jeżeli poza tym rzadziej się zdarza, że pies ugryzie właściciela, niż kot czasami ugryzie, czasami drapnie, możemy to przegapić, nie zwrócić na to uwagi. Potem wychodzący kot zginie i też no, to się dosyć często zdarza. Możemy potem nie pomyśleć o tym, że 2 tygodnie, 3 tygodnie wcześniej ten kot nas ugryzł, udrapał. Więc wychodzące koty co 3 lata warto doszczepić przeciwko wściekliźnie. Warto zapamiętać, że zachowanie zwierzęcia chorego na wściekliznę jest w zależności od zaawansowania choroby bardzo różne. Zwierzę staje się zazwyczaj agresywne dopiero w ostatniej fazie. I ponad wszelką wątpliwość każdy przypadek ukąszenia należy skonsultować ze specjalistą. Każdy przypadek ugryzienia przez zwierzę należy zgłosić się do lekarza. Chociażby poza wścieklizną grozi nam też tężec, tak? Także anatoksyny trzeba podać.